Cześć, ja nazywam się Mel i lubię jeść. Dawno mnie nie było, ale dzisiaj zabieram Was w super miejsce, bo jesteśmy na Bakalarskiej. Miejsce, które nazywa się China Hot Pot. I na taką jesienną pogodę, która właśnie nam się zaczęła, hot pociki są najlepsze. Więc jeśli jeszcze tu nie byliście, to zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, jak należy jeść hot pot. A poznamy także Johnego, który jest właścicielem tej niesamowitej restauracji. I on może opowie nam trochę więcej o chińskim, prawdziwym hot pocie. To chodźmy! Te lambadziary czekają na nas. Nagraj je. Jestem aż dumny z siebie, jestem tak genialny. Zaczynamy tej strony, nie? Przybierzesz tego jeden, miseczki, łyżeczki i pałeczki może być? Oczywiście. Dobrze. Mamy cały komplet. Teraz możemy tu dalej. Szczypiorek. Szczypiorek. Kolendra, obowiązkowe w azjatyckiej kuchni. Sos hojczyn. Łyżka. Sos ostrygowy. Odrobinę, tak kropelka, takie jest. I teraz sos barbecue albo saté z dna wyciągniemy i tak minimalnie dodajemy, bo za dużo. O, tak jest. Szczypte. Jak ktoś jest, lubi ostre, to dajemy chili. Oczywiście lubimy ostre. Tak. Sos orzechowy, dwie grube łyżki, proszę. Tak małe to 3 dodajemy od razu. Pasta z czosnkiem. O, czosneczek. Ktoś się nie będzie całował. Teraz wracamy, dodajemy sos sojowy. I to 6 chińskiego ocetu. Tak. Trzeba po prostu zmieszać wszystko. To jest jedyna zasada. Że możemy wszystko zrobić samemu, nie? A nie, to jest jedzenie zespołowe, więc my wszystko sobie podzielimy. Tu widzimy część tego, nie? Tłuste wołowina na przykład, widzimy tam piękną strukturę wołowina z tłuszczykiem. Chińczycy, ogólnie Azjaci, zawsze uważają, że mięso z tłuszczem najlepsze. No bo tłuszcz jest nośnikiem smaku. Dla mnie to jest obowiązkowe, jak typowy Azjat, nie? Tu mamy też baranina, na przykład, tu widzimy, akurat dzisiaj nam trafiła się też taka baranina ze strukturą po prostu tłuszcza w środku. Czasami po prostu wszystko zależy o jakiej tam baranina, bo my kupujemy baraninę tylko z Nowej Zelandii, mrożone z Nowej Zelandii. I czasami jest tego, że on jest za chudy, nie? Ale to, na to wpływ nie mamy. Ale rozumiem, że ta jak ma takie przerośnięcie, to jest bardzo dobre, tak? Tak, po prostu tłuszcz, naturalny tłuszcz, jak jest przerośnięte, takie widzimy na przykład na Kobe. Kobe jest zajebistym tłuszczem po prostu mięsem. Po prostu to, tam aż ten tłuszcz co wyleje się na zewnątrz, tego esencja smaku, jak ty powiedziałeś, nie wiem, tego, tak? No i dlatego Kobe jest taki drogi, taki słynny. Tam ponoć jest tego, że tam te krowy piją sakę. I dostają masaż. Nie wiem, nie byłem w Japonii, nie mogę powiedzieć, czy jest prawda, czy nie. Więc bierzemy na przykład takie mięso, to jest kawałek. Bierzemy taki kawałek mięso. Chińczycy wolą tak do durszlaku na przykład. I kilka sekund. Dokładnie kilka sekund. Na przykład. I już jest gotowy, ponieważ moczyliśmy teraz z ostrem. No to jest lekki ostre. I możesz tam moczyć w sosie i tam od razu konsumować. No to zaczynamy!
mamy grzyby enoki, makron, to są wodoroste. Znaczy, ja mógłbym zbierać obowiązkowo, nie? Żebyś tak. Albo poku, no tak? I latasz. Tu mamy grzyby mój. I oczywiście sezonowe zielone warzywa. A ja chyba potrzebuję jeszcze sosików. 5 minutes later. Piwa chyba potrzebuję. Przyniosę wam kurczową chińską wódkę. Widzimy czerwony gwiazdka. Firma istnieje od 1680 roku i ona ma lekki 56%. Dobra, ale pachnie tak słodko trochę. Pachnie jak anyżówka albo jak bimber. Bimber, tak. No. Myśl moc jest z wami. No, dobra jest. To nie jest taka wódka, tylko to jest właśnie coś. Ale... Dobra. Nie polecam. Tu mamy toku dziurawę. Widzimy, tam ona miała pięknie wielkie dziury w środku. I do tego można rzucić od razu do środka. Bo tofu sam z siebie nie ma smaku, a im dłużej on się gotuje, tym lepiej on ciągnie smak z tego bujonu. Na przykład to jest smażone tofu, możemy tego rzucać, a to jest skórka od tofu. Ale my mówimy tofu pi, to znaczy tofu skin, skin tofu. Tofu jest, jak tam w tofu, pi skin. Mamy tutaj nasze kultowe, domowe, zrobione pierogi. My lepimy miksami, nie lubimy kupować rzeczy, jak my jesteśmy w stanie coś samemu zrobić. Pierogi to jest z farszem mięsnym i kapustą pekińską. I pierogi muszą się ugotować tak mniej więcej z 3 do 4 minuty. Że tu mamy taki bardzo, bardzo ciekawy produkt, który się nazywa po angielsku rice cake, albo my mówimy płatki ryżowe. To jest zrobione z mąki ryżowej. Ona musi dosyć długo się ugotować. Ona jest dosyć ciężka i na zasadzie się na dna. Ale jest taka kleista? Jest taka kleista i my musimy po prostu z durszlakiem z dna go wyciągnąć. Później mamy tutaj taką kluski, taką trochę grubszą kluski. To jest nasze domowe makarony. My sami tego zrobimy. No i tu oczywiście standardowe makaron sojowy. O, do ostrego. Ogólnie nasza hotpot pochodzi z Chongqing, to znaczy z prowincji Sichuan w ogóle. I taki hotpot jest ostre z pieprzy i z chili. Dlatego ona jest takie ciągające. Okay. Pieprz szyłański to też jest używane w medycynie tradycyjnej chińskiej. Tak. Jako wyleczenie ból zęby. Ona ma taką naprawdę leczniczą. Jak masz jakieś tam dziurę w zębach, to mogę ci dać... Trzeba zjeść dużo zupki i będzie nie, trzeba ci dać ty pieprz szyłański, nie? I ona idzie tam tak jaka błyskawica tam do góry po prostu. Jest taki ostry, że ci paraliżuje. Dokładnie tak jest. I on ci paraliżuje. Bo niektóre czerwone papryki jest tylko po to, że ten kolor jest taki czerwony, ostrzegawczy, taki fajny kolor. Ale oni, wbrew pozorom, nie są takie ostre. Ale są takie papryki, które są mega ostre i naprawdę odradzam wam tego po prostu zjeść. Ja zawsze mówię z tego, u nas jest tego, że jedzenie kosztuje słamy, mamy gratis, zwłaszcza w zimie. Jeszcze ta para wodna nas odwilcza, po prostu i później wychodzimy i skóra jest idealnie nawilżona. Dobra? Akurat na mnie wszystko leci. Bujon można później wypić, po prostu zwłaszcza na koniec ten bujon jest najlepszy. Bo wszystkie dodatkowe składniki, esencja trafia do bujon, nie? Bo tam jest mięso, tam jest krewetki, tam są inne różne esencje, które trafią do tego do środka. No i później ten bujon zrobi się po prostu jednak eksplozja esencji wszystkie i przede wszystkim smaku. No, a nie. Rewelacja. Wtedy mówiłabym rice cake'a, co na to? No. A że z tego bujonu? Ojej! Przepraszam, że zanim się tutaj chce wszystko było, zanim będzie przygotowane. To jest nasze kuchni. Ogarnę nam tutaj. Matko. Gracias.
pyszne. Mam nadzieję, że dużo się dowiedzieliście o hot pocie. My na pewno się dużo dowiedzieliśmy. No ja bardziej lubię ten ostry. Ten sos jest naprawdę bardzo przyjemnie pikantny. Jeżeli ktoś ma małą odporność na ostre, no to jest to ostre. Sylwia potwierdza. No dobrze. To co? Żegnać się? John jest tutaj prawie zawsze, więc jeżeli tylko zobaczycie John'ego, zawsze możecie pytać. On wszystko wam wytłumaczy, co i jak jeść, co wrzucać jako pierwsze, co ile musicie ile gotować. Enjoy! Jeśli podobał wam się ten film, to zostawcie kciuka w górę, będzie mi niezmiernie miło. Naciśnijcie subskrybuj, żeby zostać ze mną na dłużej. Dziękuję, całuję, no to pa!